Ja osobiście niestety widzę po sobie, że już po iluś tam latach doświadczenia. Dzień dobry, dzień dobry. Zastanówmy się dzisiaj odrobinę, czy programista może się kiedykolwiek przestać uczyć. Bo wiadomo, że na samym początku, kiedy poznajesz programowanie, kiedy poznajesz różne ścieżki. Tej nauki jest ogrom. Musisz zdecydować, czy pójdziesz w Web'a, desktop'a, IoT, cloud'a, gry, czy cokolwiek innego i w każdej z tych ścieżek jest cała masa nauki. Musisz poznać jaką architekturę się stosuje, jakie wzorce projektowe się stosuje. Musisz zrobić ileś tam tych projektów, żeby zdobyć doświadczenie, żeby każdy kolejny projekt był chociaż odrobinę prostszy, chociaż wiadomo, że każdy projekt jest troszeczkę inny i troszeczkę inaczej się do niego podchodzi. W związku z tym tej nauki jest cała masa i każdy, każdy projekt wymaga od siebie tego, żeby zdobyć jakąś dodatkową wiedzę, spróbować jakiegoś innego podejścia, innego narzędzia, innego rozwiązania. I za każdym razem, kiedy korzystasz z nowego API z nowego SDK, troszkę się to wszystko zmienia. Natomiast w pewnym momencie przychodzi już, Moment, w którym jesteś seniorem, teoretycznie myślisz, że już tych projektów zrobiłeś, czy zrobiłaś odpowiednio dużo i czy wtedy można się przestać uczyć? No, jak się możesz domyślać, prawdopodobnie nie, ze względu na to, że cały czas nasz rynek się zmienia. I mówi się właśnie o tym, że programiści też. Dlatego tyle zarabiają, ile zarabiają, bo muszą cały czas się uczyć. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż w ogóle na świecie i cały czas musimy się adaptować do tych zmian. Kiedyś sobie jeszcze pewnie pomówimy o tym, czy w ogóle jest szansa, że programistów będzie w stanie zastąpić sztuczna inteligencja, czy kiedyś sztuczna inteligencja będzie w stanie. Zastąpić nas w kontekście takim, że projekty będą się same robić, albo będzie to tak proste jak w dobie no-code, że właściwie każdy będzie w stanie taki projekt zrobić, ale to jest temat na zupełnie inny czas. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to, co zrobisz w tej chwili w swojej pracy. Może być uważane jako doświadczenie. Natomiast widzę po wielu rekrutacjach, że osoby, które na przykład zostają na dłużej w, jakimś, w jakiejś firmie, powiedzmy te 5-6 lat, czy one mają faktycznie 6 lat doświadczenia, czy one mają jeden rok doświadczenia powtórzony 6 razy? No, bo jeżeli jesteś w jakiejś firmie, w której rozwijasz jeden projekt, jeden produkt, i tak naprawdę w większości jest to jakieś utrzymanie, nawet jeżeli dochodzą jakieś funkcjonalności, to te funkcjonalności cały czas są na tym samym poziomie doświadczenia, cały czas wymagają od siebie tak naprawdę tej samej wiedzy. W związku z tym. Nie do końca się uczysz czegoś nowego, i to może być duża, duża pułapka. Eee, to znaczy, zostawanie w jednej firmie i nie robienie nic poza tym może okazać się dla ciebie zgubne, ze względu na to, że rynek, inne firmy pójdą w tym czasie w zupełnie innym kierunku. To też widać troszeczkę po tym, jak wyglądają te certyfikaty. Microsoftu, które też ewoluują. Kiedyś był duży nakład na to, żeby zdawać te certyfikaty i te egzaminy, związane z dotnetem stricte, z C-Sharpem, z ASP. I był ten MCSD um, Solution Builder, czyli, um, czyli, czyli faktycznie skupialiśmy się na tym, żeby to web API na przykład robić jak najlepiej. Natomiast teraz już certyfikacja wygląda zupełnie inaczej. Zdecydowany nacisk jest kładziony na chmurę, na właśnie Power Apps, czyli taki no-code od Microsoftu. I widać, że jeżeli zostaniesz tak naprawdę w swoim środowisku, którego używasz w danej firmie, może się to okazać nie do końca wystarczające do kolejnych firm. Wiadomo, niestety nie od dzisiaj, że o podwyżkę najłatwiej, jeżeli zmienimy pracę. Natomiast jeżeli będziesz zostawać w danej firmie na dłuższy czas, to może się okazać, że inne firmy. Właśnie bardziej rozwinęły się chmurowo i teraz będą wymagać od Ciebie już znajomości rozwiązań chmurowych, a nie tylko z WebAPI. Czy może w ogóle powstanie jakaś nowa technologia, będzie to coś związane z frontendem, będzie od Ciebie wymagane to, żeby zostać full stackiem, na przykład z Blazorem. Także ten stały rozwój cały czas jest potrzebny programiście. Oczywiście, w pewnym momencie Twoja ścieżka może y, przybrać troszeczkę inną formę. Na samym początku, kiedy idziemy na pozycje juniorskie, na pozycje MIDA czy seniora, no to wtedy jakby rozwijamy cały czas te same umiejętności, troszeczkę ze względu na to, że y, czekamy, aż dojdziemy do jakiejś tam ekspertyzy w danej, w danej dziedzinie. I to jest jak najbardziej w porządku, bo, bo faktycznie bycie ekspertem w danej dziedzinie jest, jest bardzo ciekawą ścieżką, bo potem możemy pójść dalej w stronę lead developera, możemy pójść w stronę architekta, który będzie też wyspecjalizowany w danej ścieżce. Natomiast, właśnie, już sam architekt może, może mieć problemy przy zbyt wąskiej ścieżce, zbyt wąskiej specjalizacji, ze względu na to, że pójdziesz na przykład do dużego software house'u, gdzie będziesz mieć różne projekty do zrealizowania i różne projekty e, będą wymagały od Ciebie e, różnych umiejętności zastosowania różnej architektury. Jeden klient będzie chciał środowisko chmurowe, inny będzie chciał postawić całe rozwiązanie u siebie na swojej infrastrukturze, w związku z czym będzie trzeba podejść do tego troszeczkę inaczej, Będziesz musieć poznać kontenery Dockera, Kubernetesa, kolejki i najróżniejsze inne rzeczy, więc ten rozwój cały czas będzie wymagany. Oczywiście, jeżeli Twoim marzeniem w przyszłości jest to, żeby zarządzać danym zespołem, no to wtedy trzeba też rozwijać troszeczkę inne umiejętności, ale to wciąż będzie nauka, to wciąż będzie coś. W czym będzie trzeba się rozwijać? Troszeczkę inny nacisk będzie na inne umiejętności, pewnie trochę więcej na umiejętności miękkie, na umiejętności związane z zarządzaniem projektem, ale to wciąż będzie coś, czego trzeba będzie się nauczyć, coś, z czym trzeba będzie się zmierzyć. Ja osobiście niestety widzę po sobie, że już po iluś tam latach doświadczenia, kiedy uczę się Uczyłem się bardzo intensywnie przez pierwsze lata, kiedy pracowałem. Nagle zaczyna moja ścieżka troszeczkę inną drogę przybierać. Jak wiesz, jestem właścicielem też szkoły dotneta bardziej rozwijam się w kierunku. Em, Przekazywania wiedzy, tego, w jaki sposób najlepiej zachęcić osoby do nauki, więc te umiejętności programistyczne troszeczkę powiedzmy zeszły na drugi plan. Natomiast w związku z tym, że cały czas pracuję etatowo, cały czas jestem bardzo blisko kodu, wciąż czuję taką presję, że muszę poznawać nowości. Cały czas ja osobiście w tej chwili rozwijam się w środowiskach chmurowych, cały czas śledzę nowości w dotnecie. Chcemy w naszym zespole cały czas się rozwijać ze względu na to, żeby nasz produkt, który rozwijamy cały czas był konkurencyjny. To znaczy nawet nie tyle, żeby nie odstawał wśród konkurencji, bo rozwijamy głównie takie narzędzia wewnątrz firmy, natomiast kiedyś jeżeli ktoś z naszego zespołu postanowi zmienić pracę, to żeby mógł wpisać jednak w to CV to, że pracował z najnowszymi Technologiami, z najnowszymi frameworkami, też ze względu na to właśnie, że dbamy o cały czas to nasze portfolio, teraz już takie totalnie komercyjne, totalnie związane z doświadczeniem w pracy, natomiast jeżeli kiedyś wylądujemy znowu na rynku pracy, nie chciałbym takiej sytuacji nigdy, że nagle spędzając w jednej firmie 3, 4, 5 lat, wpisuję. W moim CV informację dotyczącą tego, że mam doświadczenie sprzed 4 czy 5 lat z dotnet frameworkiem czy z dotnet corem, który był 4 czy 5 lat temu, dlatego cały czas staramy się refaktoryzować dane nasze rozwiązania i cały czas samemu rozwijać się, jeśli chodzi o te, o te umiejętności. No i teraz tak naprawdę kiedy to powiedziałem, kiedy wiadomo, że musisz się rozwijać, to mam też dla Ciebie zaproszenie. Dzisiaj dzisiaj krótkie, krótkie ogłoszenie na sam koniec vloga, to znaczy w poniedziałek, 12 września o godzinie 21.00 będę prowadził webinar związany z czystą architekturą WebAPI. Mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie interesujące. Mam przygotowane bardzo dużo ciekawych informacji, bardzo dużo mięsa. Będzie na pewno demo w kodzie będzie troszkę opisu e, związanego z CQRS-em z mediatorem, dlaczego ich używamy e, i do czego one nam są potrzebne, dlaczego e, mogą być przydatne również w twoim projekcie. E, więc jeżeli chcesz dalej się rozwijać, chcesz rozwijać się razem ze mną, to zapraszam e, szkoła.neta.pl ukośnik tam jest zapis tam będziesz dostawać dzięki temu przypomnienia na maila o tym, kiedy się będzie zaczynał webinar i gdzie będzie on realizowany. A tymczasem życzę Ci miłego weekendu. Widzimy się najprawdopodobniej we wtorek, jeśli chodzi o vloga, a w poniedziałek na webinarze. Do zobaczenia.